Siemaneczko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Na dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem, o którym już wspominałem na wcześniejszych filmach, czyli taką szafką i prostowaniem sklejki. Tutaj, jak widzicie, pod kanapą jest dziura w tym momencie, ponieważ wymontowałem sobie na którymś z filmów, bo mi to przeszkadzało, jakby front szafki, który po prostu się wypaczył od temperatury, prawdopodobnie słońca, czy innych czynników tutaj jakichś działających na tą sklejkę. I z tego co wiem, to można sobie taką sklejkę wyprostować. I ja ostatnio schowałem ją z drugiej strony. Tak jak widzicie, właśnie chodzi o taką oto półkę. Tutaj mam tą wypaczoną. I jak widzicie, to powinno wyglądać tak. Idealnie być tutaj spasowane. A no niestety, w tym przypadku wygląda to tak, że ta półka jest no mocno bananowa. I w momencie, kiedy ona tutaj jest zamontowana, to ona w tym miejscu odstaje. Tutaj przylega, tu odstaje, a tutaj przylega. No jest bananowa. Po prostu trzeba ją wyprostować. Zrobiła się delikatna trampolinka. I ja na dzisiejszym filmie zabieram sobie tą sklejkę, wrzucę ją gdzieś do wody. Jeszcze muszę wymyślić dokładnie gdzie, bo trzeba to po prostu zanurzyć w wodzie na jakiś czas, na kilka ładnych godzin, żeby to sobie nasiąkło, ponieważ podobno sklejka po namoczeniu staje się jakby taka elastyczna czy plastyczna. O, plastyczna to jest dobre stwierdzenie. Wtedy trzeba będzie ją wyprostować, wysuszyć w formie takiej wyprostowanej, wypłaszczonej i jak ona sobie tak wyschnie, to ona już będzie miała taki kształt, jaki zostanie po prostu po tym wysuszeniu. Jak widzicie, tutaj jest klamka i miejsce po magnesach i zawiasy. Ja sobie to teraz odkręcę, żeby po prostu to wody nie brało i nie gniło, no bo to są metalowe elementy. Żeby było szybko i prosto, to ja sobie to zrobię po prostu wkrętarką. Będzie szybka akcja. Klamka zdjęta. Pierwsza blaszka do magnesu. Jest. No i tak to wygląda. Mamy gołą sklejkę. Mam nadzieję, że ona się nie rozpadnie w momencie, kiedy ją wrzucę do wody. No wtedy będzie trzeba ją zastąpić. O, tutaj widać idealnie, jak bardzo ona jest wypaczona. Zobaczcie, tutaj jest normalnie szpara, że całą dłoń jestem w stanie wsunąć. No i tak, zabieram to ze sobą, prawdopodobnie wrzucę to do basenu teściów, takiego psiego basenu oczywiście, i później wezmę to i czymś przygniotę, wyprostuję. Zresztą patrzcie. Hej ho, hej ho, ze sklejką by się szło. No, taki temat. Ciekaw jestem, czy to się po prostu nie rozklei, nie rozwali. No ale trzeba stestować, tak? No bo bananowa szafka mi trochę nie pasuje. No i słuchajcie, tak jak mówiłem, jestem u szanownego teścia. Skorzystałem z takiego, śmieję się, psiego basenu, ponieważ tam stoi taki normalny. Więc to nie jest psi, żeby pieski sobie mogły tutaj wchodzić i urzędować. Przygniętliśmy, sklejka jest pod wodą. Przygniętliśmy ją wiaderkiem z wodą oczywiście również i sobie to pod wodą tutaj przez kolejne 6 godzin, tak mi się wydaje, zostanie. Ja po pracy sobie przyjadę po to, zawiozę tu na działkę, złapę ściskami, wyprostuję i jak wyschnie, powinno być do montażu idealnie. Dobra, słuchajcie, minęło 6 godzin. Listewkę czas wyjąć. Nie rozkleiła się na pierwszy rzut oka. Także tak to wygląda. I teraz trzeba ją elegancko ściskami do czegoś przytwierdzić. I chyba już wiem, jak to zrobię. Kładę to tutaj na stole. Ona sama w sobie już się trochę wyprostowała. Pod naciskiem tego wiadra z wodą, ale w tym momencie trzeba to ładnie tutaj docisnąć. I wygląda to tak, że ja mam te ładne ściski tutaj w kieszeni przy sobie, dwa, którymi kleiłem okno. Damy tutaj jakąś listeweczkę. No, do tego, żeby sobie to ładnie tutaj docisnąć na większej powierzchni, użyję tej deseczki, ścisnę to tymi ściskami i to powinno wystarczyć. W momencie, kiedy sobie to wyschnie, to podobno, ale nie wiem, czy tak jest,
ona powinna wyschnąć i zostać w takim kształcie jak po wyschnięciu. Czyli tak to wygląda. Idealnie tutaj na płaskim stole jest to wypłaszczone. Lepiej nie będzie, także wrócę tutaj jutro. Niech sobie to takie paręnaście godzin tutaj poleży i zobaczymy, jak będzie wyglądało w dniu jutrzejszym. Także do zobaczenia za chwilę. Siemanko, witam kolejnego dnia. Jestem na miejscu. Sprawdźmy. Sprawdźmy ten przeprost. Co się tutaj wydarzyło? Obstawiacie, że się udało, czy się nie udało? Jestem ciekaw, czy to coś pomogło. Jeden zacisk zdjęty, drugi zdjęty. No troszkę się podniosła ta sklejeczka. Ciut się podniosła, ale no nie jest to to, co było. Także efekt po kilkunastu godzinach. Może ona jeszcze jest troszkę mokra. Tak, ona jest jeszcze troszkę wilgotna. Nie wiem, zostawię jeszcze tutaj na kolejne kilka godzin i złapę ją teraz odwrotnie w drugą stronę, delikatnie. Nagniemy. Podłożymy płaski klucz. A tutaj tymi ściskami złapiemy. W ten sposób, czyli wygniemy ją w drugą stronę, zrobiliśmy banana i zobaczymy, czy to coś pomoże. Ona jest jeszcze trochę wilgotna, czuć, że nie doschła tak na maksa. Dzisiaj nie jest tak gorąco i tak ją w ten oto sposób tutaj zostawimy. I wracam za parę godzin, czyli za chwilę. No i witam Was kolejnego dnia. Sprawdźmy, co tu się wydarzyło. Jak ta decha. Wyprostowana. Przegięta tutaj na tym kluczu, jak pamiętacie, jak widzieliście przed chwilą. Pyk. Pyk. Sprawdźmy, czy to cokolwiek było. Słuchajcie. Po wysuszeniu nadal jest wygięta ta sklejka. Czyli są dwie rzeczy. Albo za krótko to moczyłem i to nadal jest wygięte, albo nie mam zielonego pojęcia i muszę coś się dokształcić. Więc no ja to wrzucam z powrotem do wody, tak mi się wydaje. Wczoraj było lepiej, zanim wyschło. Więc zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą deseczkę, to po prostu mi wystarczy tyle, ile się wyprostowało. Jest dużo lepiej niż było. W tym momencie na tych magnesach będzie mi się ładnie trzymać ta półka w przyczepie, więc ja to po prostu zabieram. Nie będę kolejnych dwóch dni jakby czasu marnował na to, żeby to spróbować jeszcze troszkę wyprostować. Na pewno da się to zrobić lepiej. O kurde. Więc kombinujcie i działajcie w swoich tematach, jeżeli macie podobne. Ja dojechałem na działkę, biorę swoją deseczkę. Idziemy do przyczepy ją zainstalować. Cyk. Cyk. No i w tym miejscu oczywiście chciałbym Wam powiedzieć, że no nie jest to żaden poradnik, jak się robi takie rzeczy, ewentualnie w jaki sposób można się tym sugerować. Natomiast tylko tyle, tak? To są przede wszystkim zapiski z moich życiowych wojaży tutaj z karawaningiem, przyczepowaniem i wszystkimi takimi różnymi tutaj usterkami, problemami życia. Więc no, ja jestem zadowolony z tego efektu, nie jest stuprocentowo taki, jak był zamierzony, natomiast jest wystarczający. Nie ma co tutaj się spuszczać nad 20-letnią deską, tak? Takie jest moje zdanie oczywiście. Także no ja wbijam do przyczepy. I zapraszam Was serdecznie również. Tak jak ostatnio tutaj kręciłem sobie te wszystkie rzeczy, tak teraz je dokręcę. No jest dużo lepiej, ale na cały czas jest to deska bananowa, jak mówię, no ale trudno. To musi być. Teraz jeszcze tylko ją na kolano i zastosuję, żeby jej nie złamać. Na górę blacha, na dół zawias. W ogóle nie wiem, jak ludzie 100 lat temu, ołaj, 100 lat temu sobie radzili bez wkrętarki. Ale
cieszę się, że ją mam. W tym miejscu również serdecznie zapraszam Was, kochani, na zdrowyzont.pl, na stronę naszego sklepu, w którym znajdziecie ekologiczne środki czystości i inne takie. Dzięki Waszym zakupom wspieracie nas i dajecie możliwości przyszłościowo robić dla Was ciekawsze treści. Takie bardziej na bogato. Jak nie chcecie robić ekologicznych zakupów, bo gryziecie to z Waszymi przekonaniami odnośnie takich produktów, to również ewentualnie zachęcam Was do subskrybowania kanału, bo to również jest dla mnie jakaś forma wsparcia z Waszej strony. Dziękuję. No i teraz sobie przymierzymy tą półeczkę tutaj na swoje miejsce. Jak pamiętacie, ja tutaj te cztery śruby sobie wkręciłem na swoje miejsce, żeby ich nie zgubić, więc teraz je wyciągniemy. Oto nasza chwila prawdy. Ojejku, miejsce tu muszę zrobić, czyli podniosę się. Klasa. Widzieliście to, jak bardzo tutaj było wypaczone. No i wygląda to, jakby dokładnie tak miało wyglądać. Jeszcze tutaj trochę przejdę obok, skoczę dwa razy, bo w momencie, kiedy się tutaj przemieszczaliśmy, pyk, tu ta półka się otwierała. No, elegancko. Ja jestem bardzo zadowolony. Nic nie widać, żeby ta półka była jakaś bananowa, więc no mega, mega, mega. Także dzięki za to, że oglądaliście ten film. Ja się cieszę tutaj. Mam nadzieję, że Wy też, że mi się powiodło to zadanie, bo nie wszystkie tutaj, które sobie działam, wychodzą w 100%. No to też nie jest w 100%, tak jak miałem nadzieję, że będzie. Ale efekt taki końcowy jest bardzo, bardzo zadowalający. Przede wszystkim nie będzie mi się to otwierać tutaj. Subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Róbcie zakupy na zdrowyzont.pl i oglądajcie kolejne filmy. Do zobaczenia.